Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Zaczynamy energię zbliżającego się do nas nowiu, przechodzimy przez pełnię i kończymy kilka dni przed nowiem w sierpniu. Jest to czytanie z afirmacjami, za chwilę wyłonię dla Was afirmacje na najbliższy miesiąc lunarny. Na marginesie tylko jeszcze wspomnę, że dni pomyślne dla Was księżycowo to 6, 15, 24 lipiec, natomiast dni, gdzie trzeba zwrócić większą ostrożność, uwagę, przepraszam, i ostrożność na to, co się dzieje dookoła, to 4, 12, 22 i 30 lipiec. Dobra, i teraz zaczynamy od afirmacji. Bardzo proszę, moje drogie ryby, przyjmijcie ode mnie tę afirmację. Zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Niech energia płynie w świat. Możecie dodać kilka słów od siebie. Możecie napisać własną afirmację, bądź napisać po prostu dziękuję, przyjmuję. A afirmacja dla ryb na nowy cykl lunarny to szanuję własne uczucia i emocje. Szanuję własne uczucia i emocje. Ta karta kojarzy mi się z Królową Kielichów. Z Królową Kielichów, która również nawołuje nas do tego właśnie, żeby uszanować własne uczucia i emocje. A teraz przechodzimy do czytania, słuchajcie. Zaczynamy energią nowiu, nów, czyli korzystny czas do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, opracowywania sobie planów, projektów, ponieważ wzrasta nasza motywacja, organizm gromadzi siłę, energię, więc uwierzmy w siebie, bo nów jest jak czyste płótno, wiesz czego chcesz lub będziesz wiedziała, droga rybo, czego chcesz i masz kartę możliwości tutaj. Podobnie miał rak, to dla ryb, które mają bardzo silnie osadzonego raka w swoim horoskopie urodzeniowym, bo jeśli się nie mylę, rak miał również tę kartę na tej samej pozycji. Tutaj pokazują się dla Was potencjał i możliwości, które warto wykorzystać, niosą za sobą jakąś ekscytację. I niosą ze sobą jakieś specjalne wydarzenie, specjalne zaproszenie, specjalne warunki czegoś, tak bym to określiła. To może do Was przyjść z kimś, nie, znaczy może inaczej, to za tym stoi ktoś nie tyle obcy, co ktoś, kogo niezbyt dobrze znacie. Tak? To może być zaskakujące w tym wszystkim. Tu może być też szansa na to, żeby ponownie połączyć się z kimś, kogo dawno, moje drogie ryby, nie widziałyście. I nie mam na myśli toksycznego eksa, czy tam eksówki, tylko po prostu osoby, z którą drogi Wam się rozeszły, jak to się mówi. I po jakimś czasie, po kilku latach na przykład, spotykacie się przypadkiem. I to spotkanie niesie za sobą pewien potencjał i możliwości, żeby coś dalej zaplanować, żeby przygotować wspólnie na przykład pod coś sobie grunt. Około 3 dni po nowiu, pierwsze kroki w stronę nowego celu. Jesteś gotowa, żeby coś zacząć robić, że tak powiem konkretnego. Masz kartę zmiany. To jest zmiana partnera, zmiana kariery, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, miejsca do życia. I tak sobie myślę, że nie wszystkim Wam się to spodoba. Ale z drugiej strony będziesz wiedziała, droga rybo, że nie możesz się do końca temu oprzeć. Że koniec końców wyjdzie Ci to na dobre. Jakąkolwiek zmianę będziecie odczuwać, przeżywać w swoim życiu około 3 dni po nowiu, to księżyc ewidentnie sugeruje, że jakby wewnętrzne wymówki mogą być tu przeszkodą. Uważam, że część z Was podejdzie do tego tematu w taki sposób... nieco z dystansem. Nie bardzo będziecie chciały, moim zdaniem, tę zmianę przyjąć. Natomiast uważam również, bo ta karta to sugeruje, że po przemyśleniu albo po jakiejś negocjacji, renegocjacji, skorygowaniu czegoś, jeśli chodzi o tę zmianę, w uszanowaniu własnych uczuć i emocji, w oparciu o uszanowanie własnych uczuć i emocji, będziecie wiedzieć, że po pierwsze ta zmiana jakby i tak Was nie ominie, nie przeskoczycie tego, trzeba się z tym zmierzyć i koniec końców wyjdzie Wam to na dobre, ok? To jest mniej więcej taka energia. Około 7 dni po nowiu księżyc zachęca do tego, żeby być otwartym na to, co nas otacza, prawda? I macie kartę Kocham życie.
I teraz miłość, że tak powiem, do siebie, miłość do drugiego człowieka, przyjaźń, romans z życiem, że cokolwiek się dzieje, to czujesz, że po prostu jakby masz fajne życie, że żyje ci się dobrze. I teraz tak, odsuń powątpiewania, że na to nie zasługujesz, na takie podejście do życia, na takie podejście do siebie. Z drugiej strony, jeśli dostaniesz jakieś zaproszenie do wspólnego spędzania czasu, no w ogóle do spotkania, skorzystaj. Dlaczego? Dlatego, że poczujesz, że życie jest fajne lub to zainicjuje w Twoim życiu zmianę, która spowoduje, że koniec końców za jakiś czas uznasz, że życie jest fajne, ok? Tu jest też dobry czas na to, żeby pogodzić się z kimś, z kim była jakaś niesnaska lub spróbować przedyskutować jakąś niesnaskę. Z osobą, z którą jakby ten temat jakby tej niesnaski leżał Ci na sercu dosyć długo. Tak? I tutaj pokazuje się taka energia, możesz to z nią, z tą osobą przedyskutować, wygładzić, poczujesz się lepiej, tak? Poczujesz się lepiej. To Ci będzie, że tak powiem, sprzyjać. Około 11 dni po nowiu jesteś prawie u celu, więc księżyc sprzyja, żeby się zaangażować, żeby jakby myśleć o tym, co jest jeszcze do zrobienia, aczkolwiek Ty moim zdaniem wiesz, co jest jeszcze do zrobienia, jesteś w stanie pchnąć sprawy do przodu i masz wokół siebie trochę energię powiązaną z tą wcześniej. Powiedz tak na różnego rodzaju zaproszenia. Z tego jednego zaproszenia bądź wyklarowania jakiejś sytuacji niesnaskowej trochę taki efekt kuli śnieżnej. Mogą jakby zbliżyć się w Twoją stronę kolejne zaproszenia, kolejne, że tak powiem, jakieś fajne propozycje, bo tu masz kartę, która mówi, powiedz tak różnego rodzaju fajnym zaproszeniom właśnie, które zmierzają w Twoją stronę. Bardzo ważny jest networking i ten networking wychodzi Ci bardzo dobrze, więc też zaproszenia do współpracy pokazują się dla ryby bardzo korzystnie, ale to się pokazało już wcześniej. Kooperacja z kimś, tak? Poszukanie sobie, że tak powiem, partnera do pracy lub przy jakimś konkretnym projekcie wyjdzie Ci lepiej, niż gdybyś miał to robić sam, gdybyś miała to robić sama. Dla singli to jest możliwość na to, żeby w Twoim życiu zagościł na dłużej, być może jakiś nowy obiekt zainteresowania, tak? No po prostu, nowy obiekt zainteresowania. Idźmy dalej, czas pełni. Masz na czas pełni, masz kartę planowania. To ciekawe, no bo tak, czas pełni księżycowo to jest ten moment, gdzie wiemy, że tak powiem, że już możemy świętować coś, bo się udało, nasze wysiłki, że tak nasze wysiłki popłaciły, no albo dostrzegamy, co nam stanęło na drodze. Tym samym więc widzimy, gdzie oddaliliśmy się od intencji w naszym nowiu tutaj tym. A Ty masz kartę planowania, więc jeśli zauważysz, gdzie oddaliłeś się od intencji, gdzie oddaliłaś się od intencji, coś trzeba będzie skorygować, to jest świetny czas na to, żeby właśnie to zrobić, żeby sobie to zaplanować, żeby podłożyć, żeby położyć te solidne fundamenty odnośnie swojej przyszłości i skorygować jakąś czynność, skorygować jakiś plan, skorygować, że tak powiem, to, co wcześniej powodowało, że byłeś zainteresowany jakimś działaniem, jakąś aktywnością, tak, i przygotowywałeś sobie grunt. Więc to planowanie w czas nowiu może być o tyle, że tak powiem, dla Was fajne, że przede wszystkim ta karta mówi jeszcze tak, że sobie planuj powoli, na spokojnie, tak? W swoim własnym tempie, w miejscu, które lubisz, z otwartą głową, z czystą głową. I to jest jakby mocno efektywne. Pokazuje się jako mocno efektywne. Idźmy dalej. 18 dni po nowiu. A księżyc do czego zachęca? No, księżyc zachęca do tego, żeby, że tak powiem, widzisz, bardzo fajnie, rozstawać się z tym wszystkim, czego nie chcesz i co Ci nie pomaga. I ja nie wiem, czy to są ludzie, czy to są okoliczności, czy to są sytuacje, czy jakieś nawyki, tak, czy stary układ jakiś, nie mam pojęcia, Ty wiesz. Natomiast jakby możesz też się rozstawać z lękiem odnośnie przyszłości, teraz tak patrzę. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dla Ciebie usuwanie tej negatywności i to uwalnianie się od tego starego, od tego przeszłego, powoduje, że droga do przyszłości staje się bardziej otwarta. I to pokazuje karta. Po prostu. Warto też zaplanować sobie podróż, ale to jest podróż, która dla Ciebie jest znacząca.
Co oznacza to, co mówię? To oznacza, że to jest miejsce, które zawsze chciałaś odwiedzić, zawsze chciałeś odwiedzić, że tak myślisz sobie o tym miejscu z ekscytacją. To jest tego rodzaju podróż, tak? Zaplanować ją w sensie fizycznym, zacząć ją planować, jakiś pierwszy krok w tym kierunku zrobić, albo być może na ten moment zapisać sobie, jak ta podróż miałaby wyglądać. Dobrze, idziemy dalej. Około 21 dni po nowiu. Karta sugeruje nadawaj rozmachu istniejącym celom. Gromadź wiedzę, jakich, nie karta, tylko księżyc sugeruje, nadawaj rozmachu istniejącym celom, gromadź wiedzę, jakich poprawek dokonać w następnym cyklu lunarnym, prawda? Dobry czas na bycie zauważonym i wysłuchanym i ryba pokazuje się jako osoba bardzo interesująca. Pełna seksapilu, szczególnie panie. No więc słuchaj, no generalnie rzecz biorąc, to jest taka energia, która mówi, że w związkach, jeśli ryba jest w stałym związku, tutaj pasja między wami może się, że tak powiem, odrodzić na nowo. Ta seksualna, atrakcyjność seksualna może, że tak powiem, rozbuchać się na nowo. Dodatkowo to jest też taka energia, za tą kartą idzie, która jak dla mnie mówi, że single na przykład, szczególnie to się tutaj pokazało wcześniej, chyba gdzieś, mogą pójść trochę krok dalej lub zechcieć otworzyć się bardziej na kogoś, kogo spotkały tutaj wcześniej. Mówiłam o tym. Dodatkowo jeszcze osoby w związkach uważają na romanse, bo to się zakończy turbulencją i nawet nie musisz nic zrobić, ani posunąć się o krok dalej, natomiast masz w sobie taką energię, taką aurę i taką charyzmę, która działa bardzo magnetycznie na kogoś w Twoim otoczeniu. Jeśli nie postawisz granic, to na przykład Twój partner może mieć do Ciebie pretensje lub może coś źle zinterpretować, ok? Więc też jeśli ryby są w stałych związkach i wiedzą, że może i tak, i Wam jest dobrze w tym związku, to a wiecie, że ktoś ma do Was słabość i nie odpuszcza, to powiedziałabym, zrób wszystko, żeby ochronić swój związek, wiesz? Żeby osoby trzecie nie wchodziły Ci z butami do Twojego związku, po prostu. Dobra, idziemy dalej. Około 25 dni po nowiu, karta Słońca, która mówi, znaczy Księżyc mówi, odpuszczam, robię miejsce na nowe w cyklu lunarnym nowym, nie chcę tego, co mi nie pomaga i nie chcę też, żeby mi to wracało co chwilę, w związku z czym robię z tym porządek raz a porządnie. A masz kartę Słońca, która mówi, że Słońce oświetla Ciebie, oświetla Twoje pomysły, przynosi pomyślność, jeśli chodzi o sprawy osobiste, zawodowe, jeśli chodzi o kwestię jakiegoś wzrostu, jeśli chodzi o dogadywanie się z drugą stroną sytuacji, chociażby po to właśnie, żeby pewne rzeczy zakończyć i żeby się już za nami nie ciągnęły. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.